wypowiedzi drużyny gospodarzy po meczu Kotwica Kołobrzeg-Turów z Gorzelec. Z nami trener drużyny gospodarzy, pan Dariusz Szubiał oraz rozgrywający Kotwicy Jesse Sapp. Bardzo proszę o podsumowanie zawodu. Kolejny raz w przeciągu paru dni drużyna zmienia oblicze. Dlaczego tak grała dzisiaj, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wprawdzie w niedzielnym spotkaniu graliśmy tylko siódemką i to na pewno się odbiło na tych zawodnikach, ale wydaje się, że to nie był mecz po dniu, dzień po dniu, cztery dni. Liczyłem na to, że odpoczną, dojdą do siebie. Dzisiaj snuli się po parkiecie, straty niewymuszone, brak skuteczności. Tak by dwie różne drużyny grały w przeciągu paru dni. No nie mam na to odpowiedzi. Bardzo dziękuję panie trenerze. I głos zabierze Jesse Sapp. 19 punktów, 8 zbiórek oraz 1 asysty. Jesse, wpisaj. This is tough game for us. To play good transition offense. We didn't capitalize on the turnovers that they made. We turned the ball over too much, I believe. Turów grał bardzo dobrze. Bardzo dobre przejście z obrony do ataku. Wymuszali nasze straty i tym samym nasze niewymuszone błędy. Just gotta talk more on defense. Once we continue to talk more on defense, then we'll be better. Musimy częściej rozmawiać w obronie, wtedy gra w tej strefie boiska przyniesie lepszy efekt. I think that the team is getting better. I think that we have to pay attention more throughout the whole game, 40 minutes as a team and stay together. And I think we'll be okay. Musimy grać z większą koncentracją, trzymać się razem przez 40 minut na parkiecie i myślę, że wtedy przyniesie to pożądany efekt. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze dodam, że nie zgadzam się z opinią, że przeciwnik grał dzisiaj bardzo dobrze. Szczególnie w pierwszej połowie, bo można było wynik, przy naszej dobrej grze wynik mógł być spokojnie odwrotny. Że nie ma tu usprawiedliwienia, szukanie wybitnej gry. Gorzelec myślę, że zagrał na swoim przeciętnym poziomie. Żaden wybitny poziom to nie był. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do drużyny Kotwicy Kołobrzeg? Jeśli nie ma, serdecznie.